Radio Kraków. Dzień dobry, jest godzina 15:05. Na Radio Stredę zaprasza Sara Kurlit. Myśląc o dobrym kierowcy, mamy w głowie zbiór pewnych pożądanych cech. Mając na względzie bezpieczeństwo, chcemy, żeby kierowca przewidywał zagrożenia, sprawnie prowadził pojazd i unikał agresywnych zachowań. Jednak wiemy, że drogowa utopia nie istnieje. Za naszym zachowaniem, każdym gestem stoi mózg, najbardziej nieodkryty organ naszego ciała. Właśnie o nim będziemy dzisiaj rozmawiać. Jaki wpływ ma mózg na nasze zdolności i umiejętności za kierownicą? Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć nam mój gość, który przyjechał do nas prosto z Warszawy. Terapeuta pedagogiczny, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Stołecznym Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie, instruktor nauki jazdy Jakub Dymowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Kubo, jak to jest? Czy nasz mózg znacząco wpływa na to, jakimi kierowcami jesteśmy? Zdecydowanie nasz mózg jest organem sterującym całym naszym ciałem. To w nim zachodzą procesy, które kształtują kwestie poznawcze tego, jak się uczymy, co robimy, kwestie nawyków, które kształtują się w kierowcach. Przecież tak naprawdę prowadzimy pojazdy przy użyciu naszych nawyków, tych dobrych i tych złych. Dlatego dobrze jest te złe nawyki odstawić w kąt i zabrać się za kształtowanie i prawidłowe rozwijanie tych nawyków pożądanych. Dzięki temu, że nawyki w nas się kształtują, te dobre, miejmy nadzieję, jesteśmy w stanie prowadzić pojazd, nie skupiając się tak mocno na tym, co w nim robimy. Powinniśmy skupiać się nad tym, co się dzieje na drodze, a nie nad tym, co się dzieje z nami w trakcie prowadzenia. Czy my z nawykami możemy walczyć? No bo wiemy, że są, tak jak wspomniałeś, te dobre i te złe. Jeżeli mamy więcej tych złych i mamy tego po prostu świadomość, czy możemy z tym jakoś walczyć? Oczywiście, nawyki zawsze można kształtować. Co prawda jest trudniej zmienić nawyk już ukształtowany, niż zbudować nawyk od samego początku. Natomiast te złe cechy, które są w nas jako kierowcach, możemy zmieniać. Ale żeby zmieniać te cechy, musimy szkolić się, chodzić na różnego rodzaju zajęcia związane z ruchem drogowym, uczestniczyć w zajęciach na płycie poślizgowej, czyli ewaluować to, co w nas jest. Te nawyki, które się ukształtowały, można ewaluować, można je zmieniać, można doprowadzać do tego, żeby prowadzenie pojazdu było dużo bardziej wydajne, dużo bardziej efektywne, niekoniecznie efektowne, bo nie na tym nam zależy. Dzięki takim pracom nad naszym mózgiem możemy zmienić to, jakimi kierowcami jesteśmy. Chyba najtrudniej właśnie zdać sobie sprawę z tego, że mamy więcej tych złych nawyków, ale jak długo będzie trwała taka walka? No bo wiemy, że jeżeli na przykład dziecko ma zły nawyk, to ten nawyk na pewno jest łatwiej zamienić w ten dobry niż w przypadku osoby dorosłej. Jeśli chodzi o dorosłych, to przede wszystkim świadomość pozwoli zmienić nam nawyki, czyli wiedza tego, że robimy coś źle. Póki nie wiemy, będziemy nawyk utrwalać, będziemy w tym tkwić. Jeżeli dopuścimy myśl czy słowo innej osoby do tego, że coś robimy źle, przemyślimy to, nie zanegujemy od razu tego, możemy wziąć wtedy ten nawyk, to co jest w nas ukształtowane, na warsztat. Czyli możemy sprawić, że nasz mózg zmieni te swoje nawyki, zmieni swoje myślenie i w końcu zacznie te bardziej pożądane cechy w przypadku kierowcy przejawiać. Tak, mózg co prawda nie jest podatny na zmiany, bo my sami do zmian nie jesteśmy zbytnio przystosowani. Nie lubimy, jak coś się zmienia. Lubimy wiedzieć, że coś jest, coś, co potrafimy robić i jest nam z tym dobrze. Natomiast musimy wiedzieć, że każda zmiana jest to proces dość ciężki, ale przynoszący pozytywny skutek. Każda zmiana pozwala nam stać się lepszym kierowcą, być bezpieczniejszym, lepszym użytkownikiem ruchu drogowego. Tutaj mówiliśmy o zmianach naszych przyzwyczajeń, ale wiemy, że duże znaczenie ma nasz charakter i osobowość. Jak to jest? Czy charakter możemy zmienić, czy osobowość możemy zmienić? I jaki to ma wpływ na to, jakimi kierowcami jesteśmy na co dzień? Jeśli chodzi o kwestię charakteru i osobowości,
to jedynym podatnym na zmiany jest osobowość. Charakter jest poniekąd przypisany do nas. Charakter, jaki mamy, taki zostaje. Są cztery rodzaje charakteru. Osobowości są dwie i chętnie powiem o tym, co możemy zmienić, bo to, czego nie możemy zmienić, zostawmy, bo na to nie mamy wpływu. Mamy osobowość ekstrawertyczną, czyli jest to osoba, której wszędzie jest pełno, jest otwarta do ludzi, rozmawia z ludźmi, i mamy osobowość introwertyczną, osoba, która jest bardziej schowana, zamknięta, która dobrze się czuje w swoim towarzystwie. I te cechy możemy zmienić, możemy nauczyć osobę, która dobrze się czuje we własnym towarzystwie, być osobą ekstrawertyczną, czyli bardziej dostępną do ludzi, bardziej otwartą. W drugą stronę też to działa. Wiele osób ekstrawertycznych z powodu depresji na przykład staje się osobami introwertycznymi. Jak te osobowości możemy przelać na drogę? Osobowość ekstrawertyczna zawsze będzie bardziej podatna do zachowań takich skrajnych, mniej przemyślanych, a wydarzających się tu i teraz w jej głowie. Czyli raczej takiego kierowcy nie chcemy spotkać na chociażby skrzyżowaniu? Bardziej tak, bardziej kierowcę takiego wypośrodkowanego, bo introwertyk też będzie wycofany na drodze. On nie będzie przekazywał światu dookoła tego, co myśli, co czuje. On będzie gdzieś wycofany. I tutaj takim kluczem do tych drzwi, jeśli chodzi o osobowość, jest znalezienie tego środka, czyli wypracowanie u osób introwertycznych i ekstrawertycznych umiejętności dostosowania się do tego, co ich otacza, czyli odpowiedniego reagowania na otaczającą ich rzeczywistość. A charaktery jakie wyróżniamy? Charakter jest to choleryk, lingwista. Tak. Oj, wyleciało mi to teraz z głowy. Natomiast rozumiem, że choleryka na pewno na drodze chyba już z nazwy wiem, że nie chcemy spotkać. Tak, choleryka nie. Na przykład sangwinik. Sangwinik też jest taką osobą dość wycofaną, tak, jeżeli chodzi o jego zachowanie. No i tutaj tak jak wspomniałaś, choleryka spotkać na drodze będzie ten najbardziej dobrze. Agresywny jest stojący w korku, prawda? Tak, to będzie ten agresywny. To będzie ta osoba, która będzie mocno epatowała swoją osobą. My na chwilę przeniesiemy się teraz na krakowskie drogi i za chwilkę do Państwa wracamy. Dzień dobry, jest godzina 15. Już 17. Ja przypomnę, że razem ze mną w studiu jest Jakub Dymowski i rozmawiamy dzisiaj o tym, jaki wpływ ma mózg na to, jakimi kierowcami na drodze jesteśmy. Przed przerwą powiedzieliśmy sobie dużo o osobowości, o naszym charakterze, a teraz wrócimy do typowo mózgowych zagadnień. I ja chciałam Państwu przeczytać wycinek krótkiego artykułu. Doktor Riccardo Ceccarelli jest to doktor, który zajmuje się kierowcami Formuły 1 od ponad 20 lat i uważa on, że mają oni coś wyjątkowego w mózgu. Oni poddawani są różnym testom. Jednym z nich jest test na czas reakcji, podczas którego odpowiada się na pytania wyświetlane na ekranie komputerowym. Uczestnicy trzymają pilot w obu dłoniach i przyciskają na nich guziki, zależnie od tego, czy odpowiedź brzmi tak, czy nie. Mierzy się w ten sposób koncentrację kierowców. Na razie zapowiada się prosto, ale większość ludzi odpowiada poprawnie na około 75 ze 100 pytań. A dla przykładu, Robert Kubica potrafi zaliczyć 100 pozytywnych odpowiedzi w czasie 60 sekund. Potrafi on przebrnąć nawet przez 300 pytań bez popełnienia żadnego błędu. No to jest chyba niesamowite. I teraz moje pytanie, czy my jako tacy zwykli, przeciętni, może czasem niedzielni kierowcy, jesteśmy w stanie aż tak wytrenować nasz mózg? Czy to już właśnie trzeba mieć coś po prostu od małego w sobie? Znaczy tak, jeśli chodzi o nasz mózg, to jak najbardziej wytrenować go możemy. Natomiast są osoby bardziej podatne na to, żeby ich mózg działał zdecydowanie szybciej, żeby te połączenia neuronowe były szybciej zawiązywane, szybciej się kształtowały. Są osoby, które będą miały z tym większy problem. Na przykład, jeśli chodzi o wiek, badania wskazują, że u osób do 10 roku życia, u dzieci,
przepływ neuronów jest z podwójną szybkością, z podwójnym natężeniem też przepływają te neurony, czyli dużo szybciej zawiązują się połączenia neuronowe. Dzięki temu łatwiej jest się tym osobom uczyć, jeśli chodzi o naukę praktycznych umiejętności, jakim niewątpliwie jest prowadzenie pojazdu. Dlatego tak naprawdę najlepiej byłoby trenować tych młodych kierowców sportowych już od wczesnych lat. I te osoby, które mają predyspozycje do tego, żeby być kierowcami sportowymi, są wyłuskiwane tak naprawdę już spośród osób, które trenują już w tym młodym wieku sporty motorowe. Dlatego często takich kierowców, mówiąc brzydko, trenuje się już od młodych lat. Dzięki temu te osoby później, jadąc samochodem na wyścigach, też polaryzacja ich uwagi na tyle się skupia, jeśli chodzi o prowadzenie na drodze, że one dużo w inny sposób używają różnych percepcji. Percepcji słuchu, wzroku, dotyku. One dużo szybciej szczytują. To są nauczone, jak wykorzystywać mózg w jak największej liczbie procentowej. Czyli możemy zaapelować, że rodzice, bierzcie swoje dzieci na go-karty, tak, ponieważ do 10 roku życia już te pozytywne cechy, które później na przykład na kursie nauki jazdy będzie miało to dziecko po prostu łatwiej, prawda? Znaczy go-karty jak najbardziej, ale nie tylko. Musimy pamiętać, że nie odbierajmy dzieciom możliwości jazdy na rowerach, możliwości bawienia się na podwórku, możliwości wchodzenia na drzewa. Tam kształtuje się nasza motoryka, motoryka duża przede wszystkim. A dzięki prawidłowo ukształtowanej motoryce dużej możemy w najwyższym stopniu wykorzystywać motorykę małą, która jest niewątpliwie jednym z wielu elementów, które składa się na prowadzenie pojazdów. Zarówno motoryka duża i mała. Więc to jest apel też trochę do wszystkich rodziców, żeby dać dzieciom funkcjonować, nie rozkładać nad nimi parasola ochronnego, nie wozić może na siłę do szkoły, przedszkola, tylko dawać im możliwości samodzielnego przemieszczania się, wykorzystywania własnego ciała do tego, żeby je odpowiednio zbudować. Dlaczego w samochodzie jest ważna i motoryka mała, i motoryka duża? I która za co odpowiada? A czy motoryka duża jest nadrzędna względem motoryki małej? Motoryka duża to są wszystkie te szerokie ruchy, czyli chodzenie, bieganie, wspinanie się, czołganie, pływanie. To jest motoryka duża. Motoryka mała kształtuje się tak naprawdę już po ukształtowaniu motoryki dużej. I motoryka mała to są wszystkie precyzyjne ruchy, typu pisanie, lutowanie, szydełkowanie. A przenosząc na nas samochód, to motoryka mała będzie na przykład zmiana biegów, dobrze rozumiem? To jest jeszcze to w kwestii motoryki dużej. Natomiast tutaj troszkę nasz mózg zostaje oszukany w stosunku do tego, czego uczyliśmy się przez całe życie, prawda? Bo jeżeli zaczniemy wykorzystywać stopy, które w dużej mierze to one wykonują te delikatne, precyzyjne ruchy. Na sprzęgle chociażby. Na sprzęgle, na gazie, na hamulcu. To nasz mózg odbiera z początku zupełnie inne sygnały niż były do tej pory. Przecież stopy do tej pory odpowiadały za motorykę dużą. Za chodzenie, bieganie, podskakiwanie, wchodzenie po schodach. A tu troszkę odwracamy sytuację i nagle ręce, które są w większości odpowiedzialne za motorykę małą, przejmują motorykę dużą i teraz ręce muszą wykonywać te duże makroruchy, natomiast mikroruchy są przeniesione na stopy, które nie są przyzwyczajone do tego. Mało to tracimy jeszcze, bo wykorzystując motorykę małą przy użyciu dłoni mamy relację oko-ręka. Tutaj przy motoryce małej na stopach nie mamy relacji oko-noga, bo nie widzimy tej nogi. Czyli po prostu nie widzimy nogi, a musimy dać sobie jakoś radę. Nie widzimy stopy. Stopa jest gdzieś tam pochłonięta w głębi pod kierownicą. I dlatego młodzi kursanci mają problemy z wyczuciem pedału gazu, hamulca i sprzęgła. Nie mogą przenieść tego, czy odnieść do żadnego doświadczenia swojego życiowego, które było wcześniej. Mówiłeś o tym, że mózg możemy jakoś zmieniać. Czy możesz jakieś takie ćwiczenia nam tutaj podpowiedzieć, żeby te pożądane cechy z niego wydobyć? Bardzo dobrymi ćwiczeniami są
ćwiczenia na stronność ciała, czyli na tak zwaną lateralizację. Lateralizacja jest to podział stronności ciała i odpowiedzialność półkul mózgowych za stronę ciała. I tak, jeśli chodzi o prawą półkulę, to prawa półkula odpowiada za lewą stronę ciała. Lewa półkula odpowiada za prawą stronę ciała. Więc tu już dochodzi do sprzeczności. Mamy jeszcze coś takiego jak linia środka ciała, która jest niewątpliwie bardzo znacząca w naszym życiu. Dzięki temu wiemy, gdzie jest oś naszego ciała. Ciało człowieka składa się, twarz ma dwie takie same strony, prawda? Tak samo cała reszta ciała. I dzięki temu człowiek i mózg człowieka potrafi sterować i zarządzać całym ciałem. Ćwiczenia, jakie są na lateralizację, na prawidłowy... Lateralizacja jest to też przepływ prądu, po prostu pomiędzy półkulami mózgowymi. Połączenie neuronowe to też jest łączenie się... To też jest duża wydajność energetyczna mózgu. I ćwiczenia, które są bardzo dobre na lateralizację, czyli pobudzenie jednej i drugiej półkuli, to na przykład naprzemienne ściskanie dłoni. Jeżeli stawiamy prawą stopę, ściskamy lewą dłoń. I na odwrót. Rysowanie oburącz kółek na kartce w tą samą stronę. Wszystko, co doprowadza do tego, że używamy jednej i drugiej ręki czy nogi na zmianę. W zapowiedzi na naszym fanpage'u powiedziałam, że porozmawiamy jeszcze o tym, dlaczego niektórzy mają problemy z parkowaniem. Mimo, że są kierowcami lata, parkują lata, to nadal gdzieś to szwankuje. I jest to związane z naszym mózgiem, prawda? Tak, nasz mózg odpowiada w dużym stopniu, w zasadzie w 100% odpowiada za to, co dzieje się z naszym ciałem. I jeśli chodzi o kwestie parkowania, często jest tak, że te osoby mają nieukształtowane pewne procesy, które powinny się zawiązać już na etapie kursu na prawo jazdy. Jest też brak świadomości bryły pojazdu w otoczeniu, czyli jak umiejscowić daną bryłę w danej przestrzeni. Wynika to z tego, że nie zawsze te osoby wiedzą na przykład, co się dzieje z kołem samochodu, gdy kręcimy kołem kierownicy. Czyli to jest ta wyobraźnia przestrzenna. Dokładnie, właśnie. Dokładnie, nie mają prawidłowo ukształtowanej wyobraźni przestrzennej, która odpowiada za parkowanie pojazdu. Nie są w stanie wyobrazić sobie, co się dzieje, jak jadą i zaczynają skręcać koła kierownicy. One wiedzą, że bryła pojazdu skręca, ale nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje. I na przykład moment skrętu koła przy parkowaniu tyłem bardzo dobrze obrazują różnego rodzaju symulatory. Symulatory, którymi my jako kierujący tym symulatorem widzimy tą bryłę w przestrzeni. Są takie symulatory, na których naprawdę można fajnie nauczyć się zobaczyć, że jeżeli oś tylnego koła zaczyna skręcać, to w którym miejscu powinniśmy zacząć kręcić przednim kołem, żeby oś tylnego koła zaczęła zachodzić za dany pachołek, za dany róg samochodu, żeby prawidłowo wprowadzić pojazd w miejsce parkingowe. W naszych samochodach teraz jest wiele udogodnień, takich jak GPS-y, kamery, komputery pokładowe, które są naprawdę bardzo rozbudowane. Czy takie gadżety jakoś wpływają na to, że nasz mózg się trochę rozleniwić może? Oczywiście, te gadżety będą tak wpływały, natomiast nie jesteśmy w stanie już odciąć tego rozwoju technologii, jeśli chodzi o motoryzację. Wpływają trochę na rozleniwienie, inaczej, mogą wpływać. To już jest kwestia, która zależy od instruktora. Czy instruktor, ucząc osoby z samochodem z kamerą cofania, wytłumaczy odpowiednio, że nie korzystamy tylko i wyłącznie z tej kamery, ale korzystamy też z luster. Odwracamy się, żeby zobaczyć, co się dzieje przez tylną szybę. Korzystamy z samochodu tak, jak korzystaliśmy wcześniej. A ten system jest tylko po to, żeby nas wspomagać. Kubo, ja bardzo dziękuję, że do nas przyjechałeś, że przyjąłeś moje zaproszenie i mam nadzieję, że to było naprawdę dla mnie i myślę, że dla Państwa bardzo ciekawa rozmowa. Ja zapraszam Państwa tradycyjnie na naszego fanpage'a. Proszę do nas pisać, komentować, lajkować, bo cieszymy się, kiedy żyjecie Państwo tutaj życiem naszej redakcyjnej, motoryzacyjnej Radio Strady. A ja dziękuję serdecznie za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. Sara Kurlit.